Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Panfil, a to mój wideoblog, który nazwałem Łukasz Panfil Sportowy Belfer. Kolejny odcinek, tym razem przeznaczony głównie dla trenerów, nauczycieli, generalnie belfrów, bo wszyscy ci, co pracują z dziećmi, z młodzieżą, z dorosłymi i mają zadbać o rozwój tych osób, no są, jakby nie patrzeć, belframi, przynajmniej ja tego określenia bardzo lubię używać. Jak ktoś oglądał moje poprzednie odcinki, to dzisiaj zauważa, że zupełnie inne okoliczności. Jest tablica flipchart, jest marker, więc znajduje się w swoim w pełni naturalnym środowisku. A z racji tego, że dzisiaj już taki temat bardziej merytoryczny, to zdecydowanie tak będzie wygodniej dla mnie i mam nadzieję, że w odbiorze też dla Was. Pytanie, które chciałbym dzisiaj postawić i znaleźć na nie odpowiedzieć, to też pytanie, które prawdopodobnie wielu z Was bardzo często sobie zadaje. Co zrobić, żeby stać się lepszym trenerem? Co zrobić, żeby stawać się coraz lepszym trenerem? Jestem przekonany, że takiej jednoznacznej odpowiedzi, jednoznacznej ścieżki obiektywnej i wspólnej dla wszystkich nigdy w życiu nie znajdziemy i dobrze, tak będzie ciekawie. My się różnimy jednak od siebie bardzo mocno i niech ta ścieżka różnych osób wygląda w zupełnie inny sposób, to też w pewnym sensie ta konkurencja pomiędzy nami, znaczy w sensie tego, w jaki sposób przekazujemy wartość, bo pewne cele, które nam powinny przyświecać, zdecydowanie powinny być takie same, natomiast to, w jaki sposób je osiągamy, niech będzie różne. Okej. Natomiast bazując na swoim kilkunastuletnim, jakby nie patrzeć, doświadczeniu w byciu belfrem, ale takim szeroko rozumianym, bo pracowałem z dziećmi, z młodzieżą w sporcie i z dorosłymi, z różnymi grupami dorosłych, czy to studentów, czy uczestników kursów, praktykami wieloletnimi, czy też tymi, co dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę. Bardzo fajne to, że wszystko to dotyczyło sportu i to jest akurat coś, czego jestem szalenie dumny, że ta ścieżka w ten sposób mi się układa. Natomiast bazując na tym, co widzę, a obserwuję siebie, analizuję siebie cały czas, bo bardzo mnie to interesuje, proces stawania się coraz lepszym belferem. Z drugiej strony mam ten ogromny zaszczyt i przyjemność, że ścieżka, którą sobie obrałem, no powoduje, że mam kontakt z bardzo wieloma innymi belframi o różnym doświadczeniu, różnych potrzebach, różnych charakterach. To idzie w setki rozmów, obserwacji, a to, że jestem mocno dociekliwy i też mam spaczone podejście, jeśli chodzi o to, co jest ważne w pracy belfra, to nie analizuję najczęściej tego, co widać, czyli aspektów metodycznych, wyników na różnych poziomach, tylko doszukuję się w tym wszystkim pewnej głębi i staram się znaleźć odpowiedź na pytanie właśnie, czy jest coś takiego fundamentalnego, co powoduje, że dany trener będzie lepszy od innych, czy dany nauczyciel będzie od innych. I tym wideo chciałbym Was wezwać, zaraz wytłumaczę, do tego, żebyśmy nad tymi pewnymi fundamentalnymi rzeczami zaczęli u siebie pracować, bo jestem przekonany o tym, że jeżeli zaczniemy pracować nad tymi elementami, które za chwilkę powiem, to niezależnie od tego, jacy jesteśmy, co chcemy osiągnąć, jakie jest to nasze podłoże, jakie są nasze aspiracje, jaki jest nasz charakter, cokolwiek, wszystko to, co nas różni, niezależnie od tego, to skupiając się na tym, będziemy się stawali coraz lepsi. Dlatego nazwałem to jako wezwanie Was, czy nas wszystkich, do tego, żeby się rozwijać w oparciu właśnie o te rzeczy. I fajnie, że one się użyły w takie słowo i co najlepsze, kolejność też nie jest przypadkowa. Pierwsze to wartość. To jest najważniejsza rzecz w każdej pracy, także naszej. Pracując z dziećmi, pracując z młodzieżą, pracując z dorosłymi, dbając o ich rozwój, musimy im dawać jak najwyższą wartość. Sobie też, ale właśnie zmierzam do tego, że naszą wartością powinno być dawanie wartości innym. Na tym musimy się skupić, od tego musimy zacząć. Tylko bardzo ważna rzecz, ta wartość to nie może być coś, co wy sobie powiecie, że jest wartościowe, ale co też dla nich będzie wartościowe. Bo dbając o rozwój sportowy dziecka, chcąc kształtować z niego lepszego człowieka, zapewniając mu frajdę, czy inne rzeczy związane z jego rozwojem, z jego satysfakcją, z jego zaangażowaniem, to jest pewna wartość. Tylko my musimy
dobrze wiedzieć i dobrze zrozumieć, co tą wartością rzeczywistą dla grupy, z którą pracujemy, jest, a to, co jest trudne i ciekawe w naszym zawodzie, że w przypadku każdego innego dziecka, każdego innego dorosłego, każdej innej grupy, ta wartość będzie inna. I to, co jest jeszcze istotne w przypadku wartości, to to, że zawsze musimy konfrontować to, co my chcemy przekazać, bo wiemy, bo czujemy się ekspertami i po to tak naprawdę te dzieci czy ci dorośli do nas przyszli i żebyśmy ich pewnych rzeczy nauczyli, ale z drugiej strony konfrontowali to właśnie z tym, co jest dla nich wartością, co powinno być dla nich wartością. Dlatego przemyślcie to sobie i pamiętajcie o tym. Wartość dla, jeżeli pracuję z dziećmi, wartość dla dziecka, wartość dla dorosłych i, co bardzo ważne, najczęściej jesteście częścią pewnego systemu, klubu, szkoły, związku sportowego. Pamiętajcie, że wasza praca to powinno być też dawanie wartości temu klubowi, temu związkowi, czy też tej szkole. To jest bardzo istotne, bo cały klub, który zatrudnia x trenerów, cała szkoła, która zatrudnia x nauczycieli, no też powinna na tą wartość zwracać uwagę, ale wy dajecie wartość na różnych poziomach, tak? Więc to jest bardzo istotna kwestia. Druga, w pełni z tym powiązana. Nie będziemy w stanie dawać dobrej wartości, jeżeli nie będziemy mieli w sobie rozwiniętej empatii. Ja bardzo żałuję jako belfer, że nie ma w szkołach przedmiotów, które są nazwane podstawy empatii albo empatia na poziomie zaawansowanym. To jest coś, czego strasznie nam brakuje w pracy z grupami, w relacjach. Nad tym musimy ciągle pracować, niezależnie od tego, czym się zajmujemy i czy to jest sfera zawodowa czy osobista, ale skupmy się, powiedzmy, na tym, na naszym podwórku. Praca z dziećmi, praca z młodzieżą, praca z dorosłymi w sporcie. Jeżeli chcemy dawać wartość, musimy być empatyczni. Jeżeli chcemy tworzyć grupę, zarządzać procesem grupowym, jeżeli chcemy tworzyć zespół, motywować ten zespół, być autorytetem dla tego zespołu, być autorytetem dla grupy, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, z którymi pracujemy, musimy być empatyczni. My często mówimy o indywidualnym podejściu do każdego młodego człowieka. Nawet jeżeli pracujemy z grupą, to powinniśmy proces pracy z tą grupą mocno indywidualizować i patrzeć tak naprawdę na różnego rodzaju jednostki. Jeżeli tego nie będziemy mieli rozwiniętego, sorry, winę tu, ale nie będziemy w stanie tego zrobić. A z drugiej strony, jeżeli jesteśmy empatyczni, to dużo łatwiej jest nam wtedy pracować, czy to z indywidualną jednostką, czy z całą grupą. Trzecia rzecz. Zaangażowanie. Bardzo istotny czynnik. W co powinniśmy się angażować? We wszystko. Zaangażowanie w planowanie procesu treningowego. Zaangażowanie w planowanie jednostki treningowej, zajęć. Zaangażowanie podczas realizacji samej jednostki czy zajęć. Zaangażowanie w komunikację z innymi, zaangażowanie w dawanie wartości, zaangażowanie w ewaluowanie jednostki, w ocenianie, analizowanie tego, co nam wyszło, co nie, co dało wartość im i mi, a co nie dało. Stety, niestety, ale praca belfra, nieważne czy to jest trener, instruktor, nauczyciel, opiekun, to nie może być praca na pół etatu. I teraz nie chodzi mi absolutnie o wymiar godzinowy, bo jasnym jest, że żyjemy w takich czasach, że żeby zapewnić sobie byt, często musimy różne aktywności inne łączyć. Natomiast na poziomie emocji i na poziomie intelektualnym to nie może być pół etatu. Bo nawet idąc do innej pracy, nawet podczas weekendu, podczas wieczoru, musimy w tej głowie gdzieś tam różne rzeczy analizować, myśleć o nich. I to jest całkiem normalne. Czy to jest uciążliwe? Czasami tak, ale jeżeli jesteśmy przekonani do tego, że ta wartość będzie duża i że zostaną spełnione inne elementy, o których zaraz powiem, to będzie nam dużo łatwiej. To nie będzie uciążliwe, tylko to będzie część pewnego procesu. Zaangażowanie jest szalenie istotne. Nie może być, powtórzę to jeszcze raz, praca na pół etatu. Druga rzecz, oczywiście z zaangażowaniem jest związana ciężka praca. Tak? Ale nie chodzi mi tylko o samą ciężką pracę. Żyjemy w czasach, gdzie powinniśmy ciężko pracować, jeżeli chcemy coś osiągnąć. Nikt nam nic nie da, jeżeli tego nie wypracujemy. Ale w tym akurat kontekście chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o pełne zaangażowanie w proces, którym się zajmujemy. Fizyczne, ale też emocjonalne, empatia, wartość i intelektualne na poziomie analizy. Czwarta rzecz. To warsztat.
Każdy powinien mieć wypracowany warsztat pracy, nad którym ciągle powinien pracować. Paradoksalnie o tym powiem najmniej w tym wideo, bo o tym najwięcej się mówi na forach, podczas konferencji, podczas kursów, bo głównie zajmujemy się tak naprawdę metodyką, narzędziami związanymi z pracą z dziećmi, z młodzieżą czy z dorosłymi. Więc na tym się nie będę skupiał. To jest bardzo ważna część waszej pracy. Jeżeli chcecie dawać wartość, wiecie, że musicie być w tym empatyczni, angażujecie się w proces, to warsztat będzie tym, co będzie za każdym razem wam pomagał w tym, żeby to wszystko lepiej realizować. Tylko dwa ale przy tym warsztacie. Po pierwsze, słynne amerykańskie hasło keep it simple. Upraszczaj to, co możesz upraszczać. Nie komplikujmy pewnych rzeczy. Zawsze jeżeli chcecie zastosować jakąś metodę, jakieś narzędzie, jakiś sposób rozwiązania, przeprowadzenia zajęć, zawsze przepuśćcie go przez filtr zdrowego rozsądku. Żeby nie przesadzić, tak? Żeby nie przesadzić, zawsze pamiętać o tym, co chcecie osiągnąć tym ćwiczeniem i czy to jest rzeczywiście najprostsza metoda i efektywna ku temu, żeby to zrobić. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, pamiętajcie, że w warsztacie nie ma czegoś takiego jak dobra czy zła metoda. Nie dajcie wpaść samym sobie w tą pułapkę, żeby analizować, która metoda czy który środek treningowy jest lepszy od innego. Nie. To jest źle postawione pytanie. Prawidłowe pytanie to jest takie, czy my, jako trenerzy bazujący na swoim warsztacie, jesteśmy w stanie daną metodę dobrze dostosować do grupy i w danej sytuacji. Dlatego ja jestem zdecydowanie zwolennikiem i do tego was wzywam, żebyście poszerzali swój warsztat jak najszerzej, nie nastawiali się tylko na jedną metodę, a reszta jest B, tylko starali się poznawać różne. Nawet jeżeli przyjmiecie jedną jako wiodącą, ok, ale poznawajcie inne. Bo pamiętajcie, że to nie chodzi o to, żebyście wy czuli przekonanie, że ona jest dobra. Tak? Znaczy, to też jest ważne, ok, ale zmierzam do tego. Najważniejsza zawsze jest wartość dla dzieci, młodzieży, dorosłych, z którymi pracujemy. Różny sposób rozumiana, bo na poziomie grassroots to będzie wartość wyrażona w zabawie, w zaangażowaniu. Na poziomie już akademicznym, na poziomie ścieżki profesjonalnej no już będzie wartość, będziemy szukali w rozwoju sportowym. Ale niech ten warsztat wasz, jako trenerów, belfurów, będzie jak najszerszy. Próbujcie różne rzeczy, bo wy, nawet jeżeli teraz jesteście związani z jakąś szkółką czy jakimś klubem, pamiętajcie, że wasza ścieżka dopiero się rozpoczęła albo trwa ile lat, ale jeszcze się nie zakończyła. Więc wzmacnianie mojego warsztatu osobistego no powoduje, że jestem coraz pewniejszy siebie w tym, co robię, a też coraz mocniejszy na rynku pracy. Na rynku pracy, bo w pewnym sensie jest to praca, oferowanie sportu dla dzieci, młodzieży czy dorosłych, jest to pewien rynek pracy. Dlatego pracujcie nad warsztatem. Miało być krótko, oczywiście przedłużyłem, ale te dwie rzeczy są dla mnie istotne. Pierwsze to upraszczanie, zdrowy rozsądek, logika. A drugie to jak najszerszy wachlarz i poznawanie go, i dostosowywanie, i patrzenie co, kiedy działa. Mamy wartość, mamy empatię, mamy zaangażowanie, mamy warsztat. I to, co jest też szalenie istotne, nie powiem, że najważniejsze, ja lubię ten czynnik strasznie i uważam, że powinniśmy go dużo mocniej pilnować niż pilnujemy, to jest autentyczność. Autentyczność. Autentyczność rozumiana w dwóch wymiarach. Pierwszy wymiar to jest autentyczność w waszych przekonaniach, a drugie to jest autentyczność w waszej postawie. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym. O co chodzi w autentyczności w przekonaniach? Koledzy, koleżanki, trenerzy, nauczyciele. Jest to pewien wymiar wyzwania, więc w ten sposób formułuję swoją myśl. Musimy być przekonani co do tego, że to, co robimy, jest naszą pasją i jest naszą misją. Dlaczego? Bo pracujemy i odpowiadamy za czyjś rozwój. Okay? To jest bardzo istotne i to jest specyfika pracy trenera, nauczyciela, szerzej belfra. Odpowiadamy za czyjś rozwój. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli odpowiadamy, to musimy być przekonani, że my chcemy to robić i że się do tego nadajemy. Że nie jest dla nas problemem silne zaangażowanie. Nie jest dla nas problemem dawanie wartości. Codziennie rano się budzę i wiedząc, że wiele problemów napotkam, że będzie ciężko, że to będzie kolejny trudny dzień, ja wiem, że ja chcę to robić. Chcę to robić przez najbliższe 3, 5, 15 lat, bo jest to element mojej misji i mojej pasji.
Dlatego ta autentyczność w przekonaniu jest bardzo, bardzo istotna. Druga ważna rzecz to jest autentyczność w postawie. I tutaj posłużę się pewną... Znaczy, generalnie zmierzam do tego, żebyście byli autentyczni, byli, jakby to powiedzieć, czuli się dobrze w swojej skórze i w tym, co robicie. Nie naśladujcie innych. Bądźcie sobą. Wyświechtane hasło, bardzo często używane, ale od bycia sobą wolę bycia autentycznym. Jeżeli mam przekonanie, że to, co robię, jest dobre i chcę to robić, chcę się w to angażować, chcę się rozwijać, chcę popełniać błędy i wyciągać z nich wnioski, to w swojej postawie mogę być spokojnie autentyczny. Posłużę się pewną anegdotką. Jak x lat temu jeździłem na obozy sportowe, to był tak zwany flipper. Przez to, że jeździłem długo, pełniłem coraz większą tam rolę, całkiem nieźle mi to szło, byłem opiekunem, instruktorem, kierownikiem, natomiast moim zadaniem, to były obozy sportowe, bardzo mocno sportowe, tych zajęć sportowych od samego rana do wieczora było bardzo dużo, więc organizowaliśmy to w ten sposób, że na każdym posiłku podawaliśmy grupie 50-60 dzieciaków i młodzieży, bo tak naprawdę przekrój był od 6 do 18. Oni byli podzieleni na 4 grupy i na każdym posiłku mówiliśmy, co dana grupa pomiędzy tym posiłkiem a kolejnym będzie robiła. I to było moje zadanie. Czyli kończył się posiłek, widziałem, że już wszyscy kończą jeść, musiałem wstać i to zakomunikować. I miałem taką, tak naprawdę zrobiłem to totalnie nieświadomie, podświadomie. Wstawałem i używałem słów, uwaga fliperek, grupa A, kajaki, grupa B, gry zespołowe, grupa C, rower, grupa D, windsurfing, pływanie. Nieistotne. I robiłem to na każdym kolejnym posiłku. Na każdym turnusie było tak, że po iluś tam posiłkach wystarczyło, że już ruszyłem się z krzesła, wstawałem i cała grupa nawet za mnie powtarzała bardzo często, uwaga fliperek. I tak naprawdę było to troszeczkę śmieszne. W tym sensie, że tam naprawdę siedziały dzieciaki od 6 roku życia, ale też 14-letnie, 15, 17-letnie. Stołówkę dzieliliśmy ze studentami, którzy byli na obozach sportowych, ze studentami AWF-u. A ja wstawałem i uwaga, fliperek. I zmierzam do tego, że to już się stało, i to co bardzo ważne, w momencie kiedy dzieciaki już wiedziały, co ja powiem dokładnie, często się nabijały i powtarzały to za mną, ale zawsze wszyscy słuchali. Bo byłem w tym autentyczny. To stało się moim takim znakiem rozpoznawczym. Kolejna istotna rzecz. Jakbyście sobie popatrzyli na to, w jaki sposób ja piszę. Ja piszę jak kura pazurem. Ale uwielbiam pisać. To jest mój styl. Dużo łatwiej mi się do was przemawia i daje wam wartość. W momencie, kiedy sobie piszę, nawet jeżeli pod względem warsztatu, to pisanie, powiedzmy, pozostawia wiele do życzenia. Ale czuję się w tym autentyczny. Czuję się w tym autentyczny. Jeszcze jeden przykład, a w zasadzie antyprzykład. Gary Vee, który będzie niedługo w Polsce. Polecam jego wideoblogi. On opowiada taką historię, gdzie jak zaczynał swoją pracę, ale już był w miarę rozpoznawalny. Teraz jest bardzo popularnym mówcą. Ale jak zaczynał, to już był na tyle popularny, że potrafił na swoje szkolenia ściągnąć po kilkaset osób. Ale marzyło mu się, żeby być takim jak Anthony Robbins, którego też być może znacie. Chciał się na nim wzorować i w początkowej swojej fazie rozwoju tych swoich seminariów Anthony Robbins ma tak, że jak robi seminaria, to najpierw przed każdym seminarium, jak już się rozpoczyna, zanim on wejdzie na scenę, to wypuszcza swoich ludzi i ci ludzie puszczają głośną muzykę, motywują innych do klaskania, do krzyczenia, po to, żeby wzbudzić bardzo duży poziom energii. Dopiero wtedy Anthony Robbins, który też jest strasznie energetyczny, wchodził i robił show. I Gary Vee stwierdził, że chce być taki jak Anthony Robbins, bo Anthony Robbins jest świetny. Więc zorganizował jedno z pierwszych seminariów dokładnie w ten sam sposób, czyli wypuścił, tylko że nie miał jeszcze swoich ludzi, bo nie było go na to stać, poprosił rodzinę, żeby weszła na scenę i też puściła głośną muzykę, klaskała, skakała, tańczyła. Ludzie jak przychodzili, to od razu wychodzili. Było zapisanych na szkolenie 700 osób, zostało 20-30. Reszta, on siedział z boku i czekał, aż się energetyczność włączy na sali i tak naprawdę widział ludzi, którzy wchodzą, widzą cyrk i wychodzą. Czy dlatego, że metoda była zła? Nie. To nie była jego autentyczność. To nie była jego ścieżka. Więc bądźcie autentyczni w przekonaniach i w postawie. Pracujcie nad nią, ale nie dajcie się zaszufladkować. Nie dajcie się zaszufladkować, jeśli chodzi o sztukę komunikacji, warsztat. Bądźcie sobą, bo
To nie chodzi o to, żeby być sobą, nawet jeżeli mam pewne negatywne... Ja zakładam, że jeżeli spełniamy te wszystkie inne czynniki i jesteśmy przy tym sobą, to nie ma najmniejszego problemu. Ok? Więc o tym autentycznym... Nie dajcie się zrobić trybikami, żeby wszyscy byli tacy sami. Absolutnie nie. I wreszcie ostatnia literka, z którą mam największy problem, bo ona fajnie pasuje do słowa wezwać, natomiast nie do końca pasuje do słowa, które tu się pojawia, aczkolwiek jest ze sobą powiązane, bo ci... Jak? Cierpliwość. I to określenie, oczywiście żartobliwie jestem ci, tak naprawdę samo to zestawienie liter, słów też jest w pewnym sensie takie, żeby to uporządkować. Dużo bardziej bym chciał, żebyście zapamiętali same te fundamentalne, według mnie, rzeczy, nad którymi wszyscy musimy pracować, pracując z grupami. I cierpliwość jest na pewno jedną z nich. Nie szukajcie efektów swojej pracy tu i teraz. Nie możecie tego robić, bo jeżeli będziecie to robili, to zaczniecie po drodze popełniać masę błędów. Ta efektywność będzie mierzona w zupełnie nie taki sposób, jak powinna. Cierpliwość powinna dotyczyć z jednej strony waszego rozwoju, a z drugiej strony grup, z którymi pracujecie. I teraz znowu mały rysunek, bo lubię, bo jestem autentyczny. Jeśli chodzi o trenerów, którzy pracują z dziećmi i z młodzieżą. Jeżeli tu jest dziecko, które ma 7 lat, tu jest dorosły, który ma 25 lat, powiedzmy. Tu są różne etapy rozwoju. Tylko bardzo ważna rzecz. Jako trenerzy bazujecie na etapach rozwoju sportowego, które tam w myśl różnych piramid się układają. Ale pamiętajcie, że jest coś takiego też jak etapy rozwoju po prostu człowieka. Okres dzieciństwa charakteryzuje się zupełnie czymś innym niż okres bycia młodzieżą, a już tym bardziej wejścia w dorosłych czy bycia dorosłych. I teraz bardzo istotna rzecz. No wy gdzieś, powiedzmy, jesteście tu na tym pierwszym etapie. Możecie być też tu, nieważne. Wy musicie być cierpliwi, bo pracując z tym młodym, efekty macie osiągnąć tutaj. Efekty w postaci lepszy człowiek, lepszy sportowiec. Nie możecie przeskakiwać pewnych etapów, powtarzam, zarówno tych sportowych, jak i tych związanych z rozwojem po prostu człowieka, społecznym, emocjonalnym, jakimkolwiek innym. To jest bardzo istotne. Skupcie się i łatwe do wdrożenia. Bo jeżeli przyjmę sobie, że jestem cierpliwy i nie patrzę na efekty tu, tylko ważne jest dla mnie to, żeby z tego młodego, z którym współpracuję, wyrósł lepszy człowiek, a może i sportowiec, to koncentruję się na procesie. Jak się skoncentrujecie na procesie, to dużo łatwiej będzie wam być cierpliwym. Bo jeżeli skoncentrujecie się na procesie, na tu i teraz, dużo łatwiej wam będzie też w dobieraniu odpowiedniego warsztatu, w autentyczności, w empatii, w wartości, którą przekazujecie i w zaangażowaniu. Bo to będzie zaangażowanie w proces, a nie efekty, które mają przyjść. Ok? Więc to jest tylko tyle i aż tyle. Nie jest to jedyna słuszna droga, powtarzam. Uderzyłem w te rzeczy, które ja uważam, że są takim fundamentem pracy Belfra. Obojętnie czym byście się nie zajmowali. Dlatego jest to pewien rodzaj wezwania z jednej strony do tego, żeby się zastanowić nad tym, co powiedziałem, zastanowić się nad tymi elementami, z drugiej strony nad nimi pracować, bo zbyt dużo mówimy o warsztacie. Zbyt dużo. Bo jeśli będziemy rozwijali warsztat, który jest ważny, ale nie będzie tych innych rzeczy, to i tak pewnych efektów nie osiągniemy. Nie będziemy mieli z tego radości, nie będzie tego zaangażowania, nie będzie tej cierpliwości, autentyczności, realizacji misji, pasji swojej czy otoczenia. Dziękuję bardzo. Pewnie niedługo się usłyszymy w kolejnym odcinku wideobloga. Tymczasem pozdrawiam was, życzę wam dobrego dnia, dobrego weekendu i do usłyszenia.